Państwa firma przeprowadza dzisiaj casting dzierżyniowie. Do jakich seriali szukają Państwo osób? Do seriali Dlaczego ja, Trudne sprawy i Pamiętniki z wakacji. Jakich osób Państwo szukają? Z jaką urodą? Z jakim charakterem? Uroda nie ma dla nas znaczenia, szukamy osób w różnym wieku, natomiast największe zapotrzebowanie mamy na osoby w wieku 30-60, także najchętniej właśnie te osoby, natomiast każdy może się zgłosić, nawet niemowlaki. Jak wygląda etap castingu? Do odegrania jest krótka scenka improwizowana na podstawie scenariusza, taka 3-minutowa, także nic strasznego. Jaka scenka? Może Pani nam przybliżyć tę scenkę? Powiem tylko krótko, że o morderstwie, więcej nie mogę zdradzić. Można się przekonać osobiście, jak pan weźmie udział. Ile osób państwo szukają w dzierżyniowie? No, mamy nadzieję, że jak najwięcej się zgłosi. Mamy nadzieję, że przynajmniej ta setka. To by nas bardzo ucieszyło. A jak pani ocenia obecny etap castingu? Osoby spełniają wymogi, które państwo oczekują? Tak, zgłosiło się już dosyć sporo ciekawych osób właśnie w naszym wieku biorczym, tak zwanym, także myślę, że będzie w porządku. Dlaczego chce wziąć udział Pani właśnie w castingu dzisiejszym? Ponieważ mi się to spodobało od wtorku. 2 tygodnie temu byłam na castingu w Książu, przeszłam casting do filmu Rize, Tajemnice wykute w skale i właśnie we wtorek byliśmy na planie filmowym, kręciliśmy zdjęcia w Wałbrzychu. Rewelacja, bardzo mi się to podobało i pomyślałam, że warto spróbować tutaj. Marzy Pani o karierze filmowej, karierze telewizyjnej? Nie marzę. Jest to fajne, być może dla niego. Chciałabym, żeby on był odważny, tak jak mama, bo ja jestem z reguły odważna. Nie ma dla niej właściwie jakiegoś większego problemu, żeby zobaczyć tego, spróbować tamtego i chciałabym, żeby on po prostu był tak po trochę po mnie, żeby poszedł i dla niego właściwie.